Serwus muzykanci. Kiedy ranne wstają zorze, można zagrać na kilka sposobów i prawą ręką, i lewą ręką, ale dzisiaj omówię dwa sposoby basowania, którymi się przeważnie basuje pieśni religijne. Czyli można zagrać na przykład tak jak w kościele. Czyli można w taki sposób zagrać. Można zagrać również rytmicznie, bo to jest w tempie walca. Czyli tam to było w kościele wersja, a teraz jak na akordeonie. Można też to zagrać do zaśpiewania. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon Boże wielki. Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon Boże wielki. Pamiętaj, że pieśni religijne nie gramy tak, jak jest dokładnie w nutach. Chodzi o wartości rytmiczne nut, że jeżeli tu jest ćwierć nuta, to ćwierć nuta. Każdy wie, jak do kościoła chodzi, że jest przeciąganie, że jest śpiewanie razem z tłumem, z wszystkimi osobami, które tam są. Czyli graj sobie tak, jak u ciebie w kościele grają, tak jak tobie się podoba. Na platformie szkoleniowej Akademii Muzykanta opracowanie już jest. Jest jak dobierać akordy do granej melodii, bo też można to dobierać akordy do granej melodii, czyli na przykład... I tak dalej. Także pieśni religijne często w różnych częściach Polski na przykład są grane z innymi akordami, także być może też słyszałeś z jakimiś innymi lekko akordami. Także na platformie szkoleniowej Akademii Muzykanta jest już dostępne opracowanie. Jest jak zagrać prawą ręką melodię, jak zagrać akordami do śpiewania, jest jak dobierać akordy do granej melodii, jest jak basować tymi dwoma sposobami. Także przegraj życie na akordeonie i niech inni zatańczą, jak im zagrasz.